Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Mistrzostwa Polski, mężczyzn oraz kobiet, są to bardzo poważne zawody w naszym kraju i wiele emocji nam tutaj przysparzają szachiści, szczególnie w turnieju mężczyzn, gdyż ten turniej jest rozgrywany w systemie pucharowym, czyli w dwumeczu, jeżeli ktoś przegrywa dwumecz, odpada z zawodów. W tej partii tutaj wystąpił Robert Kempiński, bardzo, duże, bardzo duży bagaż doświadczeń tego zawodu. Kontra 18-letni Paweł Teclaw. Przypomnę, że w pierwszej partii to Paweł wyszedł zwycięsko, więc w tej partii Robert musi wygrać partię, jeżeli marzy mu się dogrywka. Przejdźmy od razu do rzeczy i zobaczmy, jak tutaj się partia toczyła. D4 rozpoczął tutaj Robert Kępiński, skoczek F6. Oczywiście, Robert gra bardzo dobrze pozycyjnie, nie boi się też również ostrych pozycji, a z kolei Paweł Teclaw jest bardzo agresywnym zawodnikiem, ale też potrafi grać pozycyjnie, mimo że ma dopiero 18 lat, skoczek na F3, G6 zostało zagrane, C4, goniec G7 skoczek C3, teoria, wyprowadzamy skoczki, fajnie to wszystko wygląda ale tutaj są też struktury obrony królewsko-indyjskiej, lecz Paweł Teclaw zagrał agresywny debiut d5 obrona greenfelda i w tym momencie tutaj białe mają dużo opcji do wyboru można próbować grać goniec f4 na przykład można również zbić zbić zagrać e4 tradycyjnie lecz tutaj robert wybiera ruch hetman b3 bardzo ciekawe posunięcie i które daje naprawdę dużo akcji na szachownicy Doskonale wiem, że tutaj Robert jest e, niezły w te klocki, jeśli chodzi o ten wariant. Nastąpiło bicie, to jest ruch teoretyczny, Hetman od razu odbija. Oczywiście e, lekko cofnę tutaj, naciskamy bardzo mocno pionkiem, skoczkiem oraz Hetmanem na punkt D5, więc, więc nieco wymuszamy tutaj pozycję, żeby wybił pionek, lecz jak podeprzemy na przykład pionkiem na C6, no to wybijamy na, na D5, i białe uzyskują tutaj dosyć ciekawą sytuację po gonie C4, E3, wieża C1. Taką dosyć spokojną, stabilną myślę, że przewagę pozycyjną. Tutaj po biciu na C4 Hetman wybił na C4. I jasne, że tutaj się może pojawić taki ruch Goniec C6, ale trzeba uważać na szacha, na przykład na B5. Tutaj poszła Roszada. Tradycyjnie rozwój trzeba kończyć. Dobry szachista, silny szachista wie o tym doskonale. jeżeli jest ku temu sposobność, no to zawsze rozwój jest na pierwszym miejscu. E4. Bardzo silne centrum się tutaj. Ukazało u białych, skoczki stoją wzorowo, lecz zauważmy, że jeszcze białe nie zrobiły roszady, więc czarne mają jakiś tutaj pewnie sposób na to, żeby skontrolować. Ruch A3 wydaje się dziwnym posunięciem, przepraszam, ruch A6, lecz to nie jest dziwny ruch, dlatego że tutaj grozi przede wszystkim B5 stępem atakując Hetmana i na przykład gońca wstawiając na B7. Są takie opcje, lecz tutaj białe przystępują od razu do akcji E5, posunięcie, które atakuje figurę i zauważmy, że tutaj skoczek nie może. Wejść do centrum, więc robi się niebezpiecznie. Na, na co tutaj czarne odpowiadają B5. Ruch oczywiście wtrącony, dobry. Hetman wraca spokojnie. Tutaj jest rentgen na królu i skoczek z F na D7. Moi drodzy, jest taka bardzo ważna teraz, jest taki bardzo ważny moment, tak naprawdę, w tej sytuacji i trzeba się jakoś ciekawie zachować tutaj białymi. Bardzo ostry, ostre warianty, bo tutaj i grozi na przykład zagranie C5, tutaj też grozi E6, ale bardzo ciekawy ruch. Można też zagrać H4 z ciekawymi opcjami. Myślę, że Szachrari, szachradi mamy. Jarow, jak dobrze wymawiam jego nazwisko, tutaj czułby się wyśmienicie w tej pozycji, to są na pewno jego pozycje, ale Roberta Kempińskiego również. Robert Kempiński zagrywa E6. Na pewno to było przygotowane, jest to rozbicie od razu, tutaj e, powiedzmy, e, rozbicie, dojście do króla czarnego w jakimś stopniu. Poszło oczywiście bicie, i nieco to opóźnia tutaj rozwój figur czarnych, przede wszystkim gońca po tej przekomnej, oczywiście po tej, absolutnie, ale niec ma oczywiście szansę zagrać B7. Skoczek G5 to jest główny cel. Tutaj oczywiście Hetmanem nie zbijamy tak prosto z szachem, gdyż król sobie spokojnie odchodzi. Skoczek może narobić więcej szkód. Zobaczmy co zagrywają teraz czarne. Czarne grają gońcem na d4. No, pionków troszkę białe straciły, a mianowicie dwa, lecz jednego odzyskują z dobrą opcją. Zobaczcie, że tu jest atak na Hetmana. I jest możliwy odsunięty szach. Lecz czarne zbijają na F2. Kolejnego pionka z szachem. No właśnie, król się już musi tutaj poruszyć i zagrywa na pole E2. I teraz moi drodzy, jaki ruch byśmy zagrali tutaj czarnymi, żeby się wybronić? W ogóle ciekawe jest to, że tu komputer pokazuje równą pozycję, chociaż na szachownicy jest totalny jeśli chodzi o na przykład piony i w ogóle e, taka bardzo dynamiczna równowaga, można bym powiedział, a to silnik, silnikiem grają ludzie i oczywiście tutaj jedyny ruch, który ratuje Hetmana, bo inaczej byłoby bardzo ciężko, powiedzmy e, po Hetman E8, no tak, hetman ratujemy tym ruchem, ale spokojnie zbijamy tutaj z szachem, król musi odbić i odbijamy figurę, więc trzeba zagrać skoczek C5, w zasadzie to jest taki, Jedyny ruch, który ratuje sytuację poniekąd, no ale tutaj teoria była na pewno rozpracowana również przez Pawła. Po biciu na C5 jest szach i zostało zagrane E6. W tym momencie białe mają figurę więcej za cenę dwóch pionów, lecz też nie mają roszady, więc tak naprawdę jeszcze bardzo dużo tutaj się może zadziać. Skoczek z trójki poszedł na E4. Słusznie, no trzeba próbować grać aktywnie z skoczkiem, atakując, broniąc. Bardzo ciekawa tutaj opcja się dzieje. Oczywiście, goniec jak odejdzie, to taki będzie ruch odejście z tempem, więc raczej trzeba wybić. Tak też się dzieje, żeby teraz czarne miały jakąś opcję na szybszą grę, i skoczek zagrywa na C6. Ok, zobaczcie, że grożą bardzo ciekawe widełki. E, oczywiście trzeba zapobiec temu i go nie zagrywa na E3. Głównym tutaj teraz problemem białych jest to, żeby ten król e, się gdzieś w, schował w jakieś aktywne e, miejsce, znaczy, przepraszam, nie aktywne, tylko żeby się schował w bezpieczne miejsce. No, i jeżeli to się uda, to pozycja może być wygrana dla białych, z tego względu, że jak król się schowa, nie będzie można go zaatakować. A białych figury na pewno są w stanie spokojnie potem podziałać. Tym bardziej, że jest paragonców Te przewaga dwóch pionków ze nie jest groźna, bo zobaczcie, te pionki, które są więcej, nie, nie grożą niczym absolutnie. Skoczek dał szacha. Tutaj Robert Kempiński, oczywiście, wybić musiał, wybicie nastąpiło. I Hetman C3. bardzo Dokładnie trzeba liczyć, moi drodzy, bo tam niby jakieś maty grożą, ale absolutnie król na 1 odchodzi i nic, nic nie grozi, więc trzeba jakoś inaczej zareagować. Oczywiście tutaj po wymianie hetmanów białe by się czuły niezwykle komfortowo, więc hetman zagrał na F2 i król D1 nie było wyjścia. E5, moi drodzy, jest to ruch. Zobaczcie, niby podwalamy pionkę, ale absolutnie tutaj tego pionka wzbić nie wolno. Chodzi o to, żeby ten goniec miał aktywność. Goniec zagrał na D3. Zauważcie, że w ostrej pozycji panowie nie patrzą na to, że mogą tracić kolejne piony. Tutaj, przede wszystkim, jak już mówię, król bardzo potrzebuje schronienia. No, fajnie byłoby zrobić roszadę, lecz jest to ruch nielegalny. Goniec zagrywa na G4, Król C1. Taka ruszada nieco na raty. Trochę ruchów to kosztuje, ale nie ma wyjścia. Przede wszystkim fajnie, że ta wieża już może tutaj gdzieś sobie podziałać. Wieża zagrywa na D8. Tutaj, Paweł szuka szuka takiej opcji aktywności w swoich figur, zobaczcie, że kolejny pionek wisi, tu cały czas pionki wiszą, ale nie wolno tego brać, absolutnie trzeba grać aktywnie. Wieża E1, e, oczywiście ruch jak najbardziej dobry, wieża musi grać aktywnie, tutaj wieża moi drodzy, nie wieża, jeszcze przepraszam, Paweł zbił pionkę pokusił się i o dziwo, jeżeli zbija tutaj e, czarny pionka, to pozycja nieco się pogarsza dla czarnych, e, no to się łatwo nam oczywiście mówi jak się analizuje, ale jednych, jed, jednymi z dobrych ruchów e, jedne z dobrych ruchów to na przykład wieża na D4 lub wieża na F4, żeby troszeczkę trzymać czwórkę i nieco zagrażać białym, powiedzmy po takim ruchu B4 mogłoby się robić ciekawie, bardzo skomplikowana pozycja, mimo e, niedużej ilości figur, chociaż a tak powiedziałbym, średnia ilość figur tutaj na szachownicy. No ale cóż, tutaj Paweł wziął pionka i A4 bardzo ważne posunięcie. Jedyny ruch jaki trzeba zagrać w tej pozycji, bo chodzi o to, raz, że tutaj wybijamy i tam czasem bierze się, może przydać do akcji. A dwa, że król tutaj ma już jakąś tam fajną furtkę, czasem bierze na A3, wspomoże tutaj na trójce. No dużo jest możliwości. Taki ruch jest jak najbardziej prawidłowy i słuszny. Koniec zagrał na F5. Paweł e, szuka wymiany, no szuka jakiejś opcji aktywnej figury, e, otworzyć może bardziej wieżę. No goniec nie ma wyjścia, trzeba wybić i wieża oczywiście wybija, e, nie pionek, bo jakby wybił pionek, no to wieża nie ma już w ogóle aktywnej gry na linii F. I król B1, moi drodzy, tutaj białe mogą się czuć w miarę, w miarę komfortowo. Wieża zagrała na D4, no właśnie, wieża na D4 i moi drodzy, tutaj pozycja robi się... E, już tak powiem szczerze, bezpieczniejsza dla białych, z tego względu, że poszło bicie, poszło bicie. Oczywiście ja to tak szybko mówię, ale tutaj panowie grali partię, partię klasyczną. Dużo myślenia było, liczenia wariantów, wszelkich możliwości, jasne. I teraz, moi drodzy, skoczek E6. Dobry ruch. Dobry ruch idzie po króla. Przede wszystkim atakujemy stępem wieżę. I zauważcie, że czasem wieża wchodzi na A8. Oczywiście trzeba uważać, bo tu Hetman ładnie tego, tego pola broni. Ale też Hetman ma szansę. I teraz tak: poszło zagranie wieża na C4, bo trzeba było dojść wieżą. Hetman D3. Zauważcie, że tu się moi drodzy wszystko u białych broni. I teraz Paweł Teclaw no, ma ciężką sytuację, lecz zagrał wieżą na F2 z ostatnią opcją groźby Mata na polu B2. Moi drodzy, można sobie zatrzymać materiał i poszukać zwycięskiej kontynuacji dla Białych. Biały zaczynają i wygrywają te pozycje. Otóż Hetman zagrywa na D8 szach. Myślę, że wszyscy ten ruch zauważyli, bo taki ruch y, trzeba zagrać, żeby atakować króla. Król F7 jedyna opcja. I Hetman d7 szach. Jak Hetman wróci na g8, to mamy pięknego mata na g7, więc król musi iść na f6. I Hetman zagrał na g7 z szachem. W tej pozycji Paweł Teclaw się poddał, moi drodzy. Tylko pytanie, dlaczego? Otóż, jeżeli król bezbił skoczka, to mamy bicie wieżą z szachem. Król zagrywa na d6 i jedyne posunięcie. A może wy spróbujcie zgadnąć, nie będę wam psu zabawy. Mat w dwóch posunięciach, proszę bardzo. Jest to ruch wieża A6 i czym byśmy się tutaj nie zasłonili, to zawsze dajemy mata na polu E7. Wyglądałoby to ładnie, oczywiście. Po ruchu hetman G7 jeszcze król oczywiście może pójść na pole F5. Lecz po na przykład powiedzmy wybiciu na E5 wieżą król musi zagrać tylko na polegie 4, wieża daje szacha, król na przykład na F3, na H3 myślę, że bez większej różnicy, no to zwyczajne zbicie Hetmana daje zwycięstwo. Moi drodzy, partia skończyła się w tej sytuacji. Robert Kępiński wyrównał stan meczu i szykuje się bardzo ciekawa dogrywka, aczkolwiek ja już wiem, jak to się wszystko skończyło. Zapraszam serdecznie do uwagi, śledzenia partii, a Wam życzę dużo zdrowia i satysfakcji z gry w szachy. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!